Sezon zapaśniczy w naszym kraju na finiszu. Bardzo udanie w ostatnich zawodach w Poznaniu w stylu klasycznym wypadli młodzi przedstawiciele Tygrysów. Niespodziewanie Jakub Gonczar w grupie młodszej wygrał cały turniej imienia Moczulskiego. Srebrne medale zdobyli natomiast inni młodzieżowcy z Kątów Wrocławskich, Hubert Melka, Przemysław Skwarek i Kamil Florków. 4 grudnia zostaną rozegrane ostatnie zawody sezonu. Ich areną będzie hala AWF we Wrocławiu. Po raz pierwszy będą rozgrywane Mistrzostwa Polski Młodzików. To jest ta najmłodsza grupa, można powiedzieć, jeżeli chodzi o grupę wiekową. Organizujemy te zawody właśnie my. W sumie tutaj planujemy i nie będę zdradzał rąbka tajemnicy, uchylę tylko, nie będę zdradzał jakby całego programu. Na pewno będzie ten turniej zorganizowany profesjonalnie, z takim wieczornym show. Także zapraszam chętnych wszystkich, będzie i dla ucha, i dla oka, i dla ducha do obejrzenia i zapraszam wszystkich, nie tylko kibiców, ale przede wszystkim panie. Panie, ale nie tylko one chciałyby w akcji oglądać częściej także czołowych polskich zawodników. Niestety w tym roku nie mogliśmy się pasjonować drużynową ligą zapaśniczą seniorów. Może uda się reaktywować zmagania w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że w 2013 wrócimy do tych rozgrywek, bo przynosiło to wielkie medialne efekty i wielu kibiców gromadziło się na trybunach jednak. Czołowi dolnośląscy zawodnicy jednak teraz nie odpoczywają. Reprezentanci przede wszystkim Śląska Wrocław walczą o spore pieniądze za zachodnią granicą. Ruszyła liga, Bundesliga niemiecka, gdzie większość naszych zawodników walczy właśnie tam, na terenie Niemiec. Jest to najsilniejsza liga świata i startują tam najlepsi zawodnicy, medaliści Igrzysk Olimpijskich. Największą gwiazdą z Polaków startujących w Bundeslidze jest oczywiście nasz medalista olimpijski Damian Janikowski.